Jak każdy zawodnik prowadziłem taki dzienniczek treningów i zanim pojechałem na wyścig wieczorem, już tam sobie wpisywałem do niego, no, że tam wyścig tam i tam, dystans był wiadomy, prawda, i już pisałem sobie, wygrałem. I potem, no, mówię tak, ten wyścig się rozgrywał, mówię, no kurczę, ja mam tam napisane wygrałem, no to teraz nie będę tego zmieniał, no muszę to wygrać, nie? I robiłem wszystko, żeby ten wyścig wygrał. Pochodzę z małej miejscowości Lipiany, która leży na trasie pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem. W Lipianach mieszkaliśmy w bloku kilkurodzinnym na parterze. Do dzisiaj tam mieszka moja mama. Przyjechałam tutaj do Lipian na nakaz pracy do lecznicy zwierząt w Lipianach. I pracowałam w lecznicy jako technik weterynarii. Mój ojciec był pasjonatem dwóch dyscyplin sportu, boksu i kolarstwa. Część kolegów pokupowało, rodzice pokupowali komarki i on koniecznie chciał też komarka sobie kupić. Ojciec powiedział, że absolutnie nie ma mowy i kupił mu rower. Kupił mi takiego srebrnego Jaguara, który no, długi czas mi służył. Moim pierwszym takim poważnym wyścigiem był wyścig kryterium Weissa w Chosznie. To było jedno z najważniejszych kryteriów ulicznych w tamtych czasach. I ja mu tłumaczę, jak to się jedzie. A on mówi, ja nie wiem, czy ja będę wiedział, jak to robić. Ja mówię, wystartuj i prowadź cały czas. No jak już zaczął do tego myśliwoża jeździć, to już od razu jakieś wyniki osiągał. Start, jedno okrążenie, patrzę, Leszek prowadzi. Drugie okrążenie prowadzi, trzecie prowadzi. I wygrałem ten wyścig z zawodnikami, którzy już byli utytułowanymi i wygrywali wyścigi gdzieś tam ogólnopolskie. Także to był taki mój pierwszy ważny wyścig, ważny start. Zdarzało się, że dojeżdżałem na rowerze do Myśliborza i stamtąd jechaliśmy wszyscy. Siadał w Lipianach na rower, torbę brał na plecy i jechał do Stargardu, to jest z Lipian 50 km, na pociąg. W Stargardzie wsiadał w pociąg, pociągiem jechał na wyścig, wracał pociągiem z wyścigu i na rower i rowerem do domu, nie? Jak każdy zawodnik prowadziłem taki dzienniczek treningów i zanim pojechałem na wyścig wieczorem, już tam sobie wpisywałem do niego, no, że tam wyścig tam i tam, dystans był wiadomy, prawda, i już pisałem sobie, wygrałem. I potem, no, mówię tak, ten wyścig się rozgrywał, mówię, no kurczę, ja mam tam napisane, wygrałem, no to teraz nie będę tego zmieniał, no muszę to wygrać, nie? I robiłem wszystko, żeby ten wyścig wygrał. Nell'84 c'era il blocco olimpico, c'era il blocco dei paesi dell'est, quindi non hanno potuto partecipare. Uciekła mu ta olimpiada. Już później nie doczekał. Ten medal olimpijski jest uznawany za najcenniejsze trofeum sportowca. Na pewno żałuję, że nie wystartował w Igrzyskach Olimpijskich, w tych właśnie, gdzie mógł wystartować, bo to wtedy dla nich zrobiono Igrzyska Olimpijskie w NRD. Takie to były za igrzyska? Żadne. Na pewno nie dosyć. Na pewno chciałby wystartować na takiej olimpiadzie, no nie dane mu było, inną drogą poszedł. Myślę, że nie ma czego żałować i wracać do tego, bo jednak moja kariera sportowa potoczyła się dosyć dobrze. Maja 1985 roku, zaczyna się 38 wyścig pokoju w Pradze, prolog. 7 kilometrów, o nawet 6. Kiedy się odbywał wyścig pokoju, obserwowałam, kibicowałam, no i wtedy usłyszałam o mężu, to znaczy o Leszku. Najtrudniejszym etapem był dla mnie etap do Bielska-Białej, który to też zresztą wygrałem później na finiszu. Byłem pierwszy, Andrzej Mierzyński był drugi. Bardzo mocno atakowali Niemcy na tym etapie. Wtedy pamiętam, siedząc na siodełku, podjechałem do Niemców, którzy zaciągali pod Salmopol, chyba pod górę, i tak sobie popatrzyłem im w oczy i wtedy przestali. Przeszedłem na zawodowstwo, no, zdecydowałem się iść do Włoch. Ja się zgodziłam na to. Jeżeli on chciał, sądziłam, że będzie mu tam lepiej i pojechał. Yeah.
koniec sezonu, to był chyba październik, pojechałem na taki rekonesans i zdjęcia drużyny Del Tongo. Oczywiście cała wioska, gdzie mieszkałem, już wiedziała, że przyjechał Polak mistrz świata. La Del Tongo col Nago, era la famiglia. L'abbiamo chiamato Luigi, quando qui era, ma lei era la cosa dura. Ja byłem nazywany Cesare, a Piasek Luigi. Cesare e Luigi per me restano nel cuore. Colnago dla nas był no, tak jakby starszym takim bratem. Wprowadzał nas bardzo, bardzo nas szanował. No, i do tej pory mamy z nim takie dobre, naprawdę dobre relacje, gdzie on mówi o Polakach, tylko że naprawdę same superlatywy. Erano due Formula 1. Quando tiravano in testa, facevano distanza. Włosi krzyczeli, żeby wolniej jechać. Nazywali nas Moto Uno, Moto Due, czyli Motor 1, Motor 2. 11 listopada, przejazd do Manerby, nudy jak cholera, poza spotkaniami i czasem spędzonym z Czeskiem. No Leszek dla mnie to można powiedzieć, że jest jak brat. Tutaj ja starałem się, jeżeli chodzi o sprawy takie jak mieszkanie, nie mieszkanie, tu go wprowadzić, prawda, też często w rozmowach o pieniądzach. Przejście do drużyny zawodowej oczywiście łączyło się z zarabianiem pieniędzy jako kolarz zawodowy. No, na tamte czasy to była różnica, to była przepaść. Przyjeżdżając na, nie wiem, tydzień czy dwa do Polski, wystarczyło mi $20, które sobie zamieniłem w kantorze i mogłem spać w najlepszych hotelach. W początku, jak przyszedł Piasek do zawodowego peletonu, to miał wąsy. Przechodząc na zawodowstwo, no, były zabiegi, w cudzysłowie, Colnago, sponsora, żeby tego wąsa się pozbyć. No jak to kola z wąsami, tutaj Ernesto Colnago, kto mówi, Luigi, te wąsy trzeba ogolić i tak dalej, ale w międzyczasie Piasek wygrał chyba czasówkę czy coś, no już mu porobiono zdjęcia w tych wąsach, no to Colnago mówi, tych wąsów już teraz nie zgolisz, koniec. Rok 85. Ogółem przejechałem 18 722 km, w tym kilometrów wyścigowych 12 211, w tym kilometrów treningowych 6911, wygranych 38 wyścigów, drugie miejsce 19 razy, trzecie miejsce 7 razy, startów ogółem 110. 86 rok, Giro Italia. Allora, nell'86 eravamo avversari, diciamo, perché lui era in una squadra, la Del Tongo, io ero in un'altra squadra. Avversari, però, vabbè, lui era, diciamo, più un cronoman, io ero un velocista, quindi le nostre strade si dividevano in corsa. Wystartowaliśmy bardzo mocno, ja z Piasek tak mocno pociągnął taką zmianę, ja tam w tunelu poprawiłem, no i nic, z tego tunelu wyjeżdżamy, bo on taki był półmroczny ten tunel, wyjeżdżam ja, Piasek, za nami jakiś kawałek Saroni wjeżdża, chyba Giuponi, a reszty nie ma. Etap Sinelunga Siena, jazda indywidualna na czas, 40 chyba kilka albo 50 kilka kilometrów, gdzie wygrałem ze wszystkimi ówczesnymi najlepszymi zawodowcami, więc no, oczywiście moje akcje automatycznie wzrosły w peletonie zawodowym. Jak wygrał, to byłam bardzo szczęśliwa, cieszyłam się bardzo. A były takie czasy, były takie momenty, jak zaczął jeździć, to się wyśmiewali z niego, że on taki zapalony, że przyjeżdża zbłocony, zbrudzony i tak lata, i tak się zajmuje tym kolarstwem. Najpierw myśleli, że żartuję, było to zaskoczeniem dużym dla wszystkich, no ale tak się stało i przestałem się ścigać. Już nie był tym Leszkiem, co kiedyś, już bardziej był chyba wypalony, zmęczony tym kolarstwem. Lui deciso di smettere qualità lì perché si sentiva di smettere qualità lì, quindi non può obbligare uno andare avanti fino a 40 anni, 35 anni. Pamiętam taki jeden z treningów właśnie przygotowawczych, gdzie tam jechaliśmy pod górę, cała grupa nasza wtedy, Diana Colnago, wjeżdża pod górę, Leszek zostaje z tyłu. On, który zawsze jeździł z przodu, który dominował wręcz w tych treningach, to nie była niemoc, to było jakieś zniechęcenie właśnie wtedy. I to było zauważalne, że on jest tak powoli znużony tym kolarstwem. Moim zdaniem zakończył karierę za szybko, dużo za szybko, jeszcze mógł dużo osiągnąć. Myślę, że on sam po pewnym czasie też żałował, że tak szybko skończył, patrząc na swoich kolegów, którzy tam jeszcze sukcesy odnosili, a on był na pewno lepszy od nich.
Jest przyjemnie obserwować i oglądać moich kolegów młodszych, którzy wygrywają w tych wyścigach. Dzięki temu, że oni walczą, to również przypominają sobie o mnie. Aha, kiedyś taki gość miał gdzieś tam koszulkę lidera Tour de France. W takich momentach właśnie dziennikarze, media przypominają sobie o tym i jest to na pewno bardzo miłe, prawda?